występują. Ja wiesz, dudar tu alma, beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Con voces mías ya lo veré. Kiedy będziesz moja, odcinek 70. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. A dónde? Dokąd? A la zona cafetalera de plantację Veracruz. Odwiedzicie z Avelianem wszystkie gospodarstwa. Bueno, ¿y qué se supone que tengo que hacer? A co mam tam robić? Rozmawiać z robotnikami, uświadamiać ich. Trzeba wykorzystać ich doświadczenie. Kiedy wyjeżdżamy? Jeszcze dzisiaj. Macie rezerwację na lot o 6 do Jalapy. Coś nie tak? No, al contrario. Przeciwnie. Chętnie wyjadę z miasta na kilka dni. Powrót do Casablanki w trakcie zbiorów na pewno przywoła wspomnienia. I Casablanca? Do Casablanki? Ta hacjenda też jest na waszej trasie. Musi pani teraz wrócić do domu i się spakować. Sí, con permiso. Con permiso. Gracias. Algo más, señores? Coś jeszcze? Plan fumigacji. Czekamy na 20 ton preparatów miedziowych, które rozprowadzimy między plantatorami. De acuerdo a la extensión de sus fincas. Señor, jak ich namówić, by je kupili? Rozdamy je za darmo. Mamy wsparcie Ministerstwa Rolnictwa, inaczej nie można by przeprowadzić tak masowej akcji. Ludzi, którzy zajmą się pryskaniem roślin, opłacimy z funduszu przewidzianego na tego typu wydatki. I wyślemy naszą agentkę do zadań specjalnych, Elenę Linares. Olivares. Bueno, Elena Olivares, y nos vamos con ona też będzie walczyć z chorobą. Digamos que no vamos a escatimar esfuerzos. Połączymy wysiłki. Wiem, że pani Linares zrobi dużo dobrego. Olivares. Mówię o uświadamianiu ludzi, ale nie możemy na tym opierać całej kampanii do walki ze szkodnikiem. Chodzi ci o ulotki, które kazałeś przygotować? Elena miała rację, mówiąc, że one nie są skierowane do prostych chłopów. Praca Eleny i twoja uzupełniają się. Dziękuję, to wszystko. Victor, pozwól na chwilę. Jak współpraca z Eleną? Na początku była trochę rozkojarzona, ale to z powodu kłopotów osobistych. Teraz świetnie sobie radzi. Bardzo interesuje się całym problemem. Skąd ją wytrzasnąłeś? Była wicedyrektorem El Cafetalero. I zgodziła się zostać moją asystentką? To długa historia. I tu kiedy jesteś aquí? Co tu robisz? Nic. Digo, qué susto me pegaste, Dios. Diego, przestraszyłeś mnie. No me digas nada. Nic nie mów. Angela jest w Miami, więc wyrwałem się z domu. Me tienen encerrado como si estuviera moribundo. Mira. Zobacz. Mira, ya está. Cena drgnęła. La noticia de la Roya. To przez wiadomość o chorobie.
Es un buen momento para dobry comprar. Moment, żeby kupować. Esto va a seguir subiendo. Compra. Kupuj. Cena będzie rosła. Właśnie dlatego nie puszczają cię z domu. Będą musieli przykuć mnie łańcuchem do łóżka. To całe moje życie. Jestem pod wrażeniem. Wiele tu zmieniłeś i to w krótkim czasie. Fabian nigdy by tyle nie osiągnął. Jestem pewien. Fabiano podía haberlo logrado, estoy seguro. Y me hubiera gustado dedicarle. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale muszę się wycofać. Jadę do hacjendy, dopilnować zbiorów i przygotowań do ślubu Diany. To już w ten weekend? Diego, a quién vas a kogo wyznaczyć na swojego zastępcę w firmie? Masz jakiś pomysł? Tú en quién pensarías? No sé. Nie wiem. Pues qué te parece si me haces ese favor? Zrobisz to dla mnie? Pensé que jamás me lo ibas a. Myślałem, że mi tego nie zaproponujesz. Bueno, me tienes que prometer. Tylko trzymaj się z dala od giełdy. Bo ciocia Angela mi tego nie wybaczy. Jest teraz zajęta ślubem Fabiana. Ja znalazłem się na drugim planie. Revisar mis análisis y todo lo demás, no hombre. Y por cierto, ¿cómo va eso? A właśnie, jak przygotowania? Pues mira, no sé, la verdad no me. Niewiele mnie to obchodzi. Yo no voy. Nie wybieram się tam. Por lo visto nadie va a acompañar a Fabián. Nie tylko ty. La abuela no quiere ir. Babcia i Bernardo też nie chcą jechać. Mis hermanas. ¿Y tú? ¿A ty? Perdóname, tío, pero sería lo último que haría en mi vida. To ostatnie, co bym zrobił. Me voy, todavía tengo que idę. Pasar a casa. Muszę jeszcze wstąpić do babci. Entonces te quedas a cargo. Zostawiam cię na czele firmy bez zobowiązań. Czuję się zobowiązany. Zostajesz? Oczywiście. Napisali, że ślub Fabiana przyćmi nasz. Nie przejmuj się tym. W Australii pojawisz się we wszystkich gazetach obok kangurów. Jeśli mają tam gazety. Sydney to światowe miasto. Dzień dobry. Diego! ¿Qué tal? Vengo de prisa. Wpadłem na chwilę. Spieszysz się? Jadę do hacjendy. Dopilnuję, by w piątek wszystko było gotowe. Dostałeś potwierdzenie z Australii? Tak, lecimy za 2 tygodnie. Czekam na bilety. Gdzie Daniela? W gabinecie. Co ci jest? Nie wiem, czy jestem gotowa na rozstanie z rodziną. Rozumiem cię. Gdybym dostał ciekawą ofertę w Meksyku, zostalibyśmy tutaj. Pomyślę o tym. Może powinienem. Więc jednak uciekasz? Tak będzie najlepiej. Bardzo to przeżywam. Nie spotkaliście się więcej? Nie. Wiem tylko, że pracuję w związku plantatorów. Wszyscy bardzo ją cenią. Nic nie mów. Jeśli zostanę, będę chciał do niej zadzwonić. Jest październik. Ten wyjazd spadł mi jak z nieba. Chcesz się ukryć? Zaczyna się październik. To miesiąc, w którym się poznaliśmy, a później ponownie spotkaliśmy w El Cafetalero. Nie mogę znieść myśli, że on jest tak blisko.
¿Qué tal que te lo encuentras en A jeśli spotkasz go w haciendzie? Pues no, no, Soledad, porque estoy averiguando. Diego zarządza firmą, nigdzie się stąd nie rusza. No se ha movido de ahí para nada. Ay, ¿tú crees que si hubiera sabido que me lo podías encontrar? Przecież w tym razie nie przyjąłbym propozycji wyjazdu. Soledad, ni loca, no. ¿Cuánto tiempo te vas a estar Ile czasu tam spędzisz? Pues no sé. Nie wiem, 2-3 tygodnie. Pero te voy a estar llamando Będę diario, codziennie eh? Dzwonić. O sea, que te vas a encontrar con Spotkasz się z robotnikami? Pues es que eso me mandan, po to tam jadę. Oye, no, no pongas nie rób takiej miny. Vecina. A, vecinita, no. No. Oye, mamá. Mi kaseta se no apareció, ¿verdad? Kaseta się nie znalazła. Była podpisana dla Diego. Que decía canciones para Diego, ¿no? No, mija. Se ha de haber perdido cuando nos Pewnie zapodziała się gdzieś podczas przeprowadzki. Albo ktoś mi ją ukradł. To po mnie, a jeszcze nie jestem gotowa. Mija. Si puedes. Mira, buscas a Cesar. Odszukaj Cesara, Martina. A Rafita, a Lupita. Rafię, Lupitę, Fidela i Julia. Pozdrów ich ode mnie. Często ich wspominam. Que a ver cuando nos volvemos a ver, Paloma. Ucieszą się, kiedy cię zobaczą. Ay, mija, es que les va a dar mucho gusto verte así. Jesteś taka elegancka. Tan elegante, mija. Pues sí, a mí también me va a dar mucho gusto. Chętnie się z nimi spotkam. Bueno, ahora sí, dame la invitación. Po błogosław mnie, muszę lecieć. En nombre del Padre. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mama, ¿qué te pasa? Co ci jest? Chodź. Obiecuję, wrócę jak najszybciej. Musisz zostać, żeby zobaczyć ostatni odcinek serialu. Później mi opowiesz. Zabierz mnie ze sobą. Tak dawno nie byłam na plantacji. Chętnie spotkałabym się z przyjaciółmi. Nie mogę. W niedzielę poszłybyśmy na targ w wiosce. Pamiętasz? W soboty była wypłata, wtedy kupowałyśmy łakocie. Chciałabym to przeżyć jeszcze raz. Zabierz mnie tam. Mira. Zobaczę, gdzie się zatrzymamy i jak będzie mi szło w pracy. Najwyżej dołączysz do mnie, zgoda? Obiecuję. Na pewno? Przysięgam. Idź już. Panienka będzie ci towarzyszyć. Bądź grzeczna. Zachowuj się. Najświętsza panienko, dbaj o nią. Zadzwonię. Pozdrów grubego José Luisa. Uważaj na siebie. To śmieszne, że ślub Diany z tym pajacem odbywa się w ten sam weekend, kiedy ja ogłaszam swoje zaręczyny. Nikt z rodziny nie wybiera się do ciebie. Zawiadamiam cię tylko, że jesteś zaproszony na ślub Diany bez partnerki. Marcia zostanie moją żoną. Nie możecie nas tak traktować. Przekaż to babci i ojcu. Dobrze, na razie. Bernardo. Masz jakieś wieści o Barbarze? Dzwoniła do mnie jakiś tydzień temu z Puerto Rico. Więc nie będzie jej na ślubie Diany? Jeszcze nie zdecydowała. Przekonaj ją. Powiedz, że rodzina za nią tęskni. Nie może znikać na tak długo. Muszę kończyć, jeszcze zadzwonię. Puerto Rico. Loca. Bueno. Sí, sí, hombre. Ya sé que los tostadores gringos. Wiem, że amerykańskie palarnie oferują 16 rodzajów kawy meksykańskiej. Bueno, ¿y qué rayos quieres que haga, eh? Co ja na to? Yo no puedo poner más. Mam tylko 3, to wszystko. Poner tres marcas.
¿Sabes qué? Después te llamo. ¿Sí? Przestań, nie chcę słuchać twoich narzekań. Jak tam? Bankiet jest już przygotowany. Goście potwierdzili swoją obecność. Dostaliśmy 3 propozycje menu. Wybrałem pierwszą. Podczas kolacji zagra kwartet smyczkowy, później myślałem o orkiestrze jazzowej. Co z suknią? Projektant przyleci z Nowego Jorku. Co to za muzyka? Tylko Dolores taką lubi. Dolores, wyłącz to natychmiast. Dolores, apaga esa música. Pero ya, ahorita. Zachowuje się tak od powrotu z Meksyku. Porozmawiaj z nim. To przez kłopoty w interesach. Jest jakiś dziwny. Wyłącz ją. Stracił dużo pieniędzy, ale słyszałem plotki, że wcale się tym nie przejął. Następnym razem cię wyrzucę. Obie wylecicie. Skończyłeś się awanturować? Uspokój się. Nie teraz, proszę. Od rana dostaję złe wieści. Palarnie amerykańskie przerzuciły się na meksykańską kawę. Próbują wyeliminować mnie z rynku. Dobrze wiem, że nie chodzi o interesy. Czy ma to związek z Marcją, czy z Barbarą? Nie wiem. Świat mi się wali na głowę. Nikt z rodziny nie przyjedzie na mój ślub. Za to zostałem zaproszony na wesele Diany. Sam, bez Marcji. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Znasz ich. Z czasem się z tym pogodzą. Nie martw się. Marcja jest bardzo zaniepokojona. Zauważyła twoją obsesję na punkcie Barbary. To absurd. Barbara ya está fuera de mi vida. Yo amo a Marcia. Kocham Marcię. No. Voy al despacho. Idę do gabinetu. Muszę popracować. Hijo, por lo menos por qué no vienes. Zainteresuj się przygotowaniami do ślubu. Organízalo como tú quieras. Zostawię to wam. Ja chcę tylko ożenić się z Marcią. Los invitados. Goście, muzyka. Niewiele mnie to obchodzi. A mí me tienen sin cuidado. Voy a mi despacho. Te conozco, hijo. A ti te está. Widzę, że coś się z tobą dzieje. Nie oszukasz mnie. ¿Te dijo lo que le sucede? Powiedział, co mu jest? Está furioso. Jest zły, bo nie przyjedzie nikt z rodziny. Wybiera się na ślub kuzynki? Nie, zostanie z tobą. Ja polecę w sobotę rano, ale wrócę w poniedziałek. Powiedz mi, czy Barbara wie o naszym ślubie? No creo. Nie sądzę. Ja últimamente se la ha pasado. Ostatnio sporo podróżuje. No creo. Nie miała skąd się dowiedzieć. Ni manera de enterarse, no. Indiskutiblemente para nosotros. Bez wątpienia ślubem roku będzie ożenek potentata kawowego Fabiana Sancheza Zambrano z piękną Marcią Fontalbo. W tym samym czasie za mąż wychodzi jego kuzynka Diana Sanchez Zambrano. Jej wybrankiem jest znany specjalista do spraw wizerunku Miguel Alfonso Tejeros.
Ślub Fabiana i Marcji odbędzie się w Nowym Jorku. Podobno do zaproszenia dołączony jest bilet na samolot. Gratulujemy pięknej parze. Nowe ogniska choroby wykryto w okolicach Kordoby i Orizaby. Teren został objęty kwarantanną, a władze podjęły kroki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodnika. Diego, jak wygląda sytuacja? Autobusy zbaczają z trasy, żeby podwieźć tu ludzi. Wszyscy szukają pracy. Trzeba pomóc tym ludziom. Byliście na plantacji? Tak, mieliśmy nawet wizytę ze związku. Powiedzieli, że wszystko w porządku. Martwi ich, że przyjmujemy tylu ludzi. Podobno to oni roznoszą chorobę. Jutro ma ktoś przyjechać i porozmawiać z robotnikami. Dobrze. O której? Nie wiem, raczej po południu. Zajmiesz się nimi. Jak przygotowania do ślubu? Wieczorem mamy spotkanie z ludźmi z komitetu. Jutro rano w centrum badawczym, a po południu spotka się pani z robotnikami. Gdzie dokładnie? W Casablance. Buenas tardes. Dzień dobry. Jak podróż? Czekaliśmy na państwa. Dziękujemy. Witam. Moja asystentka Elena Olivares, to z nią rozmawiacie przez telefon. Bardzo mi miło. Gdzie będziemy pracować? Tutaj, w hotelowej restauracji. Doskonale. Rozpakujemy się i do pracy. Ma pani wszystkie dane pod ręką? Tak, chwileczkę. Aquí está. Proszę. Przebiorę się i schodzę. Con permiso, un placer. Gracias. Bueno, señores, panowie, ma pan piękną asystentkę. Na pewno miło wam się pracuje. Tak, choć czasem trudno pozostać obojętnym na jej wdzięki. Es difícil permanecer indiferente cerca de una mujer como ella. Hola, Diego. Witaj. Dónde andabas? Gdzie byłeś? W magazynie nie ma pracy, więc pojechałem na plantację Don Manuela. ¿Te sirvo un trago? Napijesz się? Chętnie. Un copita. ¿Y qué se ha sabido, Don Manuel? Są jakieś wieści o Don Manuelu? Nie. Policja twierdzi, że zniknął bez śladu. Chyba coś mu się stało. Minęło tyle czasu, odezwałby się. Jak Matilde to znosi? Nie wiem. Czasem widzę, że płacze. Ale nie za bardzo się tym przejęła. Mira. Don Manuel zostawił wszystko, co zarobił na zbiorach, a ona beztrosko wydaje to. Na stroje, buty, także dla mnie. Chyba pomieszało jej się w głowie. Co takiego? Może to jej reakcja na zniknięcie Don Manuela? Nie wiem, co o tym myśleć. Nie mówmy o tym. Zostaniesz do końca zbiorów?
Chciałbym. Berenice nie przyjechała? No. Lekarz jej zabronił ze względu na ciążę. Między wami już się ułożyło? Nie. Ona nie potrafi zapomnieć o Palomie, a ja nie umiem jej wybaczyć. Łączy nas tylko dziecko. Czyli związek trochę na siłę. Właśnie. Przyjdziesz w sobotę? Nie wspominałem ci o ślubie Diany? Wychodzi za mąż? Nie wiedziałeś? Opowiadałeś mi o Palomie, o wybrykach Fabiana. Kto jest wybrankiem? Miguel Tejeros. Całkiem w porządku. Niestety, chcę ją wywieźć do Australii. To ona? Zabrałem taśmę z jej domu. To nie kradzież. Spójrz na opis. Piosenki dla Diego. Coraz mniej cię rozumiem. Nie możesz bez niej żyć, a wciąż tkwisz w małżeństwie. Czuję się winny. Nie mogę wrócić do Palomy. Znów bym ją skrzywdził. Dlatego wolałem ukryć się w haciendzie. Jest październik. Tutaj jej nie spotkam. A później wrócę do Meksyku. Może za rok to wspomnienie nie będzie aż tak bolesne. Robotnicy zjeżdżają się z okolic dotkniętych chorobą. Wszyscy szukają pracy w Casablance. Tam zaczniemy. My już mamy wymagane pozwolenia. Musimy tylko wyznaczyć godzinę. Najlepiej po południu. Rano jedziemy do centrum badawczego. A więc jutro po południu spotkamy się w Casablance. Elena. Sí. Tak. Sí, claro. Jutro. Mañana en la tarde. O por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Regresaré dentro de un año. Wrócę za rok, w październiku. Grábate esta fecha. Zapamiętaj, 17 października. Ese día. Voy a estar en la hacienda. Liczę, że też się tam pojawisz. Que tú también estás ahí. Y si estás ahí, el 18 estaremos. 18 weźmiemy ślub w kościele. Obiecuję. Te lo juro. Ya está cantando otra vez la paloma. Paloma znowu śpiewa. Kto? La paloma. Paloma. Nigdy jej nie słyszałeś? No. Nie. Ya no juegues con mi honra.
Hoy en la tarde voy para Casablanca. Po południu jadę do Casablanki. Ay, no, sería mucho que él también se lo nie spotkam go, to jestem días, spokojna. No, para nada, yo estoy muy tranquila. Además, no poza tym jadę z ludźmi z komitetu i będę miała spotkania z robotnikami, a nie z właścicielami. Tym bardziej nie będzie okazji. Życz mi powodzenia. Niech Bóg cię błogosławi. Pamiętaj, żeby pozdrowić moich przyjaciół. Na pewno zrobisz na nich wrażenie. Postanowiłam, że przyślę ci bilet. Teraz mam wizytę w centrum badawczym. Zadzwonię w sprawie lotu. Mam lecieć samolotem? No, mija, no. Yo me voy en autobús. Wolę jechać autobusem. Dłużej to potrwa, ale przynajmniej nie spadnę. Nada de autobús. Wykluczone. Chcę, żebyś już tu była. Oj, que no, Soledad, no se va a caer el avión. Samoloty nie spadają. ¿Cómo que paracaídas, mamá? Spadochron? No, si digo que eres. Jesteś zabawna. Oye, ya me voy porque me están esperando. Muszę kończyć. Sí. Tú también cuídate. Uważaj na siebie. Zadzwonię. Adiós. Dzień dobry. Ya estoy lista. Ruszajmy. Dobrze pani spała? Ay, ni me pregunto. Proszę nie pytać. Me voy a traer el vino y las cosas que hacen falta. Przywiozę wino i wszystko, czego brakuje. Niedługo zjawią się ludzie do pomocy w kuchni i kelnerzy. Dobrze, dopilnujemy wszystkiego. Wrócę po południu. Odbierz Diany i jej narzeczonego z lotniska. A ty przyjmiesz ludzi z komitetu. I sabes qué? Que preparen una lona para. Przygotujcie zadaszenie patia na wypadek deszczu. Na razie. Jak w Brazylii radzą sobie z rdzą kawową? Tonami chemikaliów. Słyszy pani, jak śpiewają? Na plantacjach Brazylii nic nie słychać, a w powietrzu unosi się zapach chemikaliów. Wymiera cały ekosystem. My użyjemy tlenochlorku miedzi. Nie wyrządza tyle szkód, ale nasza nadzieja to osiągnięcia centrum badawczego. Dostaliśmy tyle prezentów. Wyobrażam sobie. Miguel jest taki przejęty. Wczoraj zaśpiewał mi serenadę. Jak romantycznie. Muszę kończyć, idę do lekarza. Liczyłam, że pojedziesz z nami do hacjendy. No... Yo me voy hasta mañana y me lecę dopiero jutro i wracam pierwszym samolotem pojutrze. Pobyt w hacjendzie może zaszkodzić ciąży. Lekarz mi zabronił. El médico me lo prohibió. Bueno, pero qué importan unas horas más? Co za różnica, kilka godzin więcej? Pomożesz mi w przygotowaniach. Ni la abuela ni Daniela me quieren acompañar. Perdóname, Diana. Te juro. Przepraszam cię, ale nie licz na mnie. Tienes que ir, Berenice. ¿Qué no te acuerdas que? Zapomniałaś, jaki dzisiaj dzień? No. Jaki? To wasza rocznica. Zrobiłabyś Diego niespodziankę. To was do siebie zbliży. No, Diana. Si Diego no se acordó, skoro zapomniał, nie zamierzam mu się narzucać. Nos vemos mañana en la fiesta. Do jutra. Bye. I de la Roya. Rdza kawowa to plaga zesłana przez Boga, by ukrócić naszą dumę. Musimy ugiąć karku, gdyż człowiek znaczy mniej niż robak. Nic jej nie pokona, ponieważ Bóg jest wszechmogący i wszechobecny. Ma absolutną władzę. Señor Sánchez Serrano. Cieszę się, że pana widzę. Witaj. Bezpiecznie wczoraj wróciłeś? Tak, niewiele wypiliśmy.
¿Y ese señor que tanto dice? ¿Kto to jest? Es un rezandero. Zaklinacz. Un rezandero, asu. Con eso de la roya... Pojawili się wraz z plagą. Wykorzystują lęk ludzi i zarabiają na tym. Ese está aquí ahorita. Ten zaraz pójdzie modlić się na plantację. Es que a rezarle a los cafetos enfermos. ¿Y cómo van las cosas en la bodega? Jak sytuacja w bodedze? Como Dios manda. Wszystko w porządku. Radzimy sobie. Ahí vamos jalando, jalando. Bueno, luego hablamos con calma. Później porozmawiamy, teraz mam mało czasu. Jutro ślub mojej siostry. Liczę, że przyjdziesz. To dla mnie zaszczyt. Nie zapomnij. Na ciebie też mogę liczyć? Pozwoli, że przyprowadzę Matildę? Jasne. Do jutra. Claro que sí, señor. Cuente. Ja też się stawię, panie Sánchez Zambrano. Niech żyją państwo młodzi. Pero yo tengo el remedio. Es el agua milagrosa. Mam na to lekarstwo. To cudowna woda poświęcona przez siedmiu mędrców egipskich i króla Salomona. Bóg nam ją wręczył, by niosła ulgę naszym braciom. Ta cudowna woda może sprawić, że otworzą się bramy piekieł i pochłoną wszystkie plagi egipskie. Dzięki niej zniknie rdza kawowa z roślin, bo pobłogosławiła ją Najświętsza Panienka del Carmen i Dzieciątko Jezus z Pragi. Prócz tego Santiago Marta Moros i święty Michał Archanioł. To jedyny sposób na chorobę. To jedyny sposób na rdzę kawową. Jesteśmy po wstępnych próbach. Są obiecujące. To krzyżówka odporna na plagi. Stworzono ją w Kolumbii. Jest bardzo wydajna. Teraz pracujemy nad poprawą jakości smaku. Wkrótce doczekamy się odmiany meksykańskiej. Odmiana kolumbijska pokryłaby zapotrzebowanie kraju, ale to kosztowna operacja. Skoro to udana odmiana, czemu nie pomyśleliśmy o niej wcześniej? Najpierw musimy wyczerpać własne środki. Chodzi o wymianę 2 milionów hektarów upraw. Nie zrobimy tego z dnia na dzień. Chyba na mnie już czas. Ja jeszcze zostanę. Trafi pani do Casablanki? Na pewno. Powodzenia. Oby. Y hay en accesorios. Ahí está. Ay, Bárbara, qué sorpresa. Co za niespodzianka. ¿Cuándo llegaste? Kiedy przyjechałaś? Hoy en la mañana. Dzisiaj rano. Właśnie się dowiedziałam. Con permiso, voy a atender. Przejrzę pocztę. ¿Desde cuándo están jugando conmigo, Bernardo? To jakaś gra? Od kiedy wiecie? ¿Desde cuándo están enterados de todo esto? Fabian chyba powiedział o tym mamie, kiedy tata był w szpitalu. Czemu mnie nie zawiadomiłeś? Dostanie ode mnie w prezencie akt rozwodowy. Nikt z rodziny nie popiera tego ślubu. Nie jedziemy na uroczystość. Dla nas nadal ty jesteś jego żoną. Ya lo perdí, Bernardo. Straciłam go. Ya lo perdí. Tranquila, no llores. Nie płacz. No me lo vas a creer, pero cada vez que hablo con Zawsze kiedy rozmawiam z Fabianem, pyta o ciebie. ¿Quieres saber lo que haces? Jest ciekaw, co porabiasz. Está al pendiente de ti. Debe estar preocupado porque Martwi się, żebym go nie wydała. Oh, no es eso. Nieprawda. Entonces. Więc? Pues no sé qué pensar. Nie wiem, co o tym myśleć. Oye, por cierto, ¿sabías que Diana se casa? Jutro ślub Diany. Czytałam w gazecie. Fabian przyjedzie? Nie, ale ty jesteś zaproszona. Przyjadę pożegnać się z rodziną. Muszę zamknąć ten rozdział i zacząć życie od nowa. Thank you.
tequilas, por favor. Dwie tequile. Invito. Ja stawiam. Dos tequilas, por favor. Niech będą, podwójne. Con cara de doble, ¿sí? Podría detener por aquí, por favor. Proszę się na chwilę zatrzymać. Cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando se expira, ya lo verás. Dime, todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Buenos días, qué puntuales. Co za punktualność. Zapraszam. Wszystko gotowe. Wyglądasz wspaniale. Es la capital. Londyn to stolica Wielkiej Brytanii. Jasne, wiedziałam. Mam książkę do geografii. Londyn, stolica Wielkiej Brytanii, położona w Europie. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? ¿Y ahora para dónde, señorita? ¿Dokąd teraz? ¿Le podríamos dar otra vuelta? Opieczmy jeszcze raz plac. Gracias. Dziękuję. Gracias, señorita. Comuníqueme con Bernardo, por favor. Proszę z Bernardem. Esas flores, por favor. Zanieście te kwiaty nad basen. Muy bien. Ay, Marcia, está todo quedando perfecto. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Napoje już się chłodzą. Jak dobrze, że o to zadbałaś. Perfecto, está todo en orden. O nic się nie martw. O której przyjadą twoi rodzice? O 6:00. Już późno, a ja wciąż nie jestem gotowa. Pospiesz się. Uprzedzę Fabiana. Kiedy wróciła? Oj. Dzisiaj. I na dzień dobry dowiedziała się o twoim ślubie. Domyślam się, co powiedziała. Jedzie na ślub? Zaprosiłeś ją? Jest zaproszona. Chce pożegnać się z rodziną i zacząć nowe życie. Wierzysz w to? Jak zareagowała na wiadomość o moim ślubie? Nie groziła, że mnie wyda? Później porozmawiamy. O co chodzi? Pojedziesz ze mną po rodziców? Nie mogę. Zabierz moją mamę. Jadę. Kocham cię. Ja ciebie też.
Carlos, que baje las cajas. Wypakujcie kartony. Aurelio pojechał pod Janę? Jakiś czas temu. A ludzie z komitetu? Jeszcze nie przyjechali. Będę w gabinecie. Wersja polska TVN. Tekst Karolina Władyka, czytał Mirosław Utta.